Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. 13. Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodzików już za nami. W hali Mosir rozgrywało się i wczoraj, i dzisiaj. Bardzo młodych pięściarzy. Rywalizowały między sobą cztery województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Świętokrzyskie województwo wygrało, z lubelskiego tylko jeden zawodnik wygrał bez walki. Jest z nami Karolina Michalczuk, która pomagała naszemu zawodnikowi w ringu, Pawłowi Malczykowi, który wczoraj wygrał swoją walkę, dzisiaj niestety nie. Znaczy wczoraj Paweł się bardzo dobrze zaprezentował. Jest to zawodnik bardzo dobrze wyszkolony, trenuje już chyba ze 4 lata, naprawdę trener Maciejski wyszkolił go, uważam, że bardzo dobrze, a dziś, w dzisiejszej walce no zabrakło, ja myślę, no zabrakło trochę tego serca, tego, tej waleczności, nie? No i to zadecydowało o całym przebiegu walki, bo mógł wygrać tę walkę ten chłopak, z którym boksował, to wygrał to charakterem, tak uważam. Rywal Pawła był na równi z możliwościami naszego zawodnika i wydaje mi się, że tamten bardziej parł na niego i Paweł tak naprawdę nie miał też po części jak się obronić, ale próbował i no jednak no troszkę tego serca walki było. Ja może tu powtórzę słowa trenera Maciejewskiego. Najlepszą obroną jest atak. I ten atakował i wygrał, a jak ten stoi, no to ludzie. Na takie wyszkolenie jak ma Paweł, no to ja uważam, że on powinien wygrać tę walkę w cuglach. Karole, no nie tym razem, może następnym razem będzie trenował trener Maciejewski. Bardzo dobrze szkoli takie młode osoby. No, im człowiek jest młodszy, tym lepiej zaczynać jest tą sztukę pięściarstwa. Tak, wiadomo, ja zaczęłam bardzo późno, ale też jeśli ktoś chce, jeśli ktoś ma serce i wolę walki i chęć zwycięstwa, no to dojdzie do czegoś, nie? A jeśli, żeby ktoś był jak najlepiej wyszkolony, jak to się mówi, jak ktoś nie ma serca, no to no, ja tutaj nie chcę nikogo obrażać, nie? No ale no, Pawłowi zabrakło tego zęba do końca, no. Karolina, możemy się wzorować śmiało na tobie, zawodnicy, jak najbardziej, dlatego że masz to serce, dochodzisz do tego, do wygranych i do sukcesów i możemy to obejrzeć na naszej stronie Paco.pl z twoich ostatnich walk. Znaczy ja wiem, to może tam takie walki były, no... No takie sobie, nie? Lepsze miewałem, nie? No ale myślę, że już troszkę tak zaczynam technicznie boksować i troszkę tego cwaniactwa ringowego. No i wiadomo, że charakter też mam, nie? Oj, masz, to na pewno. Karolina, jakie czekają cię następne zawody? Coś planujesz? To znaczy, z tego co rozmawiałam z trenerem Pasiakiem, to mówił, że chyba będziemy coś w grudniu miały, jakiś turniej, ale jeszcze dokładnie nie wiem, on będzie dzwonił. Karolina, dziękuję bardzo za rozmowę. No i trzymaj się, życzymy powodzenia i tobie, i wszystkim zawodnikom. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Paco.pl.